Grzela opowiedział, jak to jest indziej po drugich krajach. Słuchali, wzdychając żałośnie, a Mateusz mu przerwał. A cóż nam z tego? No cóż nam z tego, że drugie dobrze mają. Pokaż głodnemu miskę pełną i schowaj niech się nachla patrzeniem. No dobrze mają, a indziej to jest opieka nad narodem, nie tak jak u nas, gdzie każdy chłop rośnie się jako tak dz dziczka w czystym polu. I że czy marnieje, czy też wyrośnie, co to kogo go swędzi? Belejno podatki płacił, w rekruty szedł, urzędom się nie przeciwił. No nie mnie już takie życie, do grdyki i dzień. Grzela, wysłuchawszy cierpliwie, zaczął znowu swoje. Jest tylko jeden sposób, żeby Podlesie było nasze. Przysunęli się jeszcze bliżej, by i słowa nie stracić. Gdy naraz taki wrzask wstrząsnął całą karczmą, że szyby zabrzęczały i muzyka grać przestała. Poleciał tam któryś na przewiady i opowiadał potem ze śmiechem, co się stało. To Dominikowa narobiła takiego piekła. Przyleciała bowiem z kijem po synów, chciała ich bić i siłą do domu zabierać, je No co się oparli. Matkę z karczmy wypędzili, a teraz Szymek ją pić na umór. Zasiędrzyk, pijany, docna, ryczy w kominie. Nie pytali o więcej, gdyż Grzela zaczął wykładać swój sposób, który był taki – z dziedzicem się pogodzić i w zamian morgi lasu zażądać po cztery morgi pola na Podlesiu. Zdumieli się wielce i strasznie rozradowali taką możliwością, a Grzela jeszcze powiedział, że tak samo się ugodziła jedna wieś koło Płocka, o czym był wyczytał w gazecie. – A to dobra nasza, chłopcy! Żydzie! Gorzałki! – Krzyknął Płoszka we drzwi. Za trzy morgi boru, rychtyk by nam wypadło dwanaście pola. No a nam z dziesięć, cała gospodarka. No i niechby dodał co nie bądź krzaków na opał, a zapaśniki to mógłby dać choć po mordze łąki. No i, i niech o budulcu na chałupy, no na chałupy! Wołali jeden przez drugiego. A jeszcze trochę, a będziecie chcieli, żeby wam dodał po koniu z wozem i pokrowie, co? przekpiwał Mateusz. Cicho się, no. Trzeba teraz namawiać, aby się gospodarze zebrali. Poszli do dziedzica i przełożyli, czego chcą. Może się i zgodzi. Mateusz mu przerwał. A jak nie ma noża na gardle, to się nie zgodzi. Jemu zaraz potrzeba pieniędzy. Niemcy je dadzą, choćby jutro, niech się tylko zgodzi. A nim się nasi wydrapią po łach, nim się narezą i się na jedno zgodzą, nim baby przeciągną na swoją stronę, to miesiące przejdą dziedzic ziemię. Przedaj, plecy wypnie. Będzie miało czym czekać, jak wypadnie sprawa z borem. Grzelowy sposób jest mądry. Jeno widzi mi się, czego innym końcem stawiać do pionu. To, no to gadaj, że Mateusz radzi. No nie gadać, nie radzać się, a, a, a trzeba zrobić tak samo jak z borem. No, no czasem tak można, czasem nie, mruknął Grzela. A ja ci mówię, że można. W inny ździebko sposób, a to samo wyjdzie. Do niemców iść całą gromadą i spokojnie im zapowiedzieć, abych się nie ważyły kupować pod lesia. Tak, a, a, a takie są głupie, że zaraz nas ulękną i posłuchają. To też im się zapowie, że jeśli nie posłuchają i kupią, to nie pozwolim im siać, nie pozwolim się budować, nie damy krokiem się ruszyć za pola. Zobaczycie, czy się nie ulękną. Wykurzymy ich, jej lisów zjemy. A, a już ci niby to z, nic se nie poredzą. Jak Bóg w niebie, tak nas znowu za te pogrozy wsadzą do kryminału. Wybuchnął grzela. Zapakują to i puszczą. Wiekować tam nie będziemy. Ale kiedy nas wypuszczą, to na Niemców będzie jeszcze gorzej. Głupie one nie są i przódzi dobrze rozważą, czy im wojna z nami pójdzie na zdrowie. Dziedzic też będzie inaczej śpiewał, jak mu kupców rozpędzimy. Zaś nie! Ale już Grzela nie mógł wytrzymać, zerwał się od stołu i zaczął z całych sił odwodzić od tych zuchwałych zamysłów. Przekładał, jakie to z tego wynikną procesy, nowe straty dla wszystkich, nowe marnacyje, że gotowi powsadzać ich za te ciągłe bunty na parę lat do kryminału że to wszystko da się zrobić spokojnie, ze samym dziedzicem zaklinał na wszystko i błagał, by nowego nieszczęścia nie ściągali na naród. Prawił ze dwa pacierze, ja że poczerwieniał, że całował ich posobnie, molestując i prosząc, bych poniechali, ale wszystko to było na darmo, kiej by groch rzucał na ścianę, że w końcu Mateusz rzekł — Prawisz, jej w kościele, jakbyś z książki wyczytywał, a nam czego inszego potrza. Wraz też wszyscy zaczęli mówić, zrywać się, tłuc pięściami w stół, a wrzeszczeć z wielkiej radości. No dobra nasza, ma Miemców jeść, rozegnać prudraków. Mateusz mądrze radzi, jego słuchamy, a który się boja, to niech pod pierzynę się chowa. Ani sposób już było do nich mówić, takich ponosiło Żyd. W tę porę przyniósł flachę, wysłuchał i ścierając na stole porozlewaną gorzałkę powiedział nieśmiało Mateusz ma kiepełę, mądrą radę daje. To Jankiel też na Niemców. No! zakrzyczeli zdumieni A bo ja wolę trzymać ze swoimi. Biedy się użyje, jak i wszystkie, ale jakoś z pomocą boską żyć można ale gdzie przychodzą Niemcy to już tam nie tylko biedny Żydek się nie pożywi tam pies nie ma co jeść niech one zdechną niech ich ta choroba wytłucze. No Żyd! i trzyma z narodem słyszeliście to? Dziwowali się coraz bardziej. Ja jestem Żyd, ale mnie w boru nie znaleźli. Ja się tutaj urodziłem jak i wy, mój dziadek i mój ojciec też. To i z kim ja mam trzymać? Co? Czy to ja nie swój? Przecież jak wam będzie lepiej, to i mnie będzie lepiej. Jak wy będziecie gospodarze, to ja będę z wami handlował. Jak mój dziadek z waszymi, no nie. A coście mądrzy o Niemcach myśleli, to ja całą butelkę araku postawię. Wasze zdrowie, gospodarze podleskie! zawołał przepijając do Grzeli. Pili gęsto i taka radość nimi owładnęła, że dziw żyda nie całowali po brodzie. Usadzili go między sobą i wszystko znowu rozpowiedzieli, radząc się go we wszystkim. Nawet Grzela się rozchmurzył i przystał znowu do nich, bych go nie posądzili o co złego. Narada już niedługo trwała, bo Mateusz się podniósł i wołał. Dokarczmy, chłopcy! Nogi wyprostować! No dosyć na dzisiaj. Kurmą tam poszli, a Mateusz odbił zaraz jakiemuś Tereskę i puścił się z nią w tam, a zanim drugie zaczęły dziewki z kątów wyciągać, na muzykantów krzykać i w Anny iść, kej wicher. Juści co zaraz rzęsiście gruchnęła muzyka, bo grajki wiedziały, że z Mateuszem nie przelewki, że płaci, ale i bić gotowy. Rostańcowała się karczma na dobre. Z czubów już się galancie kurzyło, że wrzaski, muzyka, tupoty, a siarczyste pokrzyki, jakby wrzątkiem przepełniały izbę i na świat się rozlewały przez powierane drzwi, a okna zaś pod ścianami na dworze też szła niezgorsza zabawa. Brząkały kieliszki, gospodarze często do się przepijali, a raili coraz głośniej, coraz bełkotliwiej. Noc się już zrobiła, gwiazdy bystro zaświeciły, szumiały cicho drzewina z mokradeł roznosiły się żabie rechotania i huczały niekiedy głosy bąków. Po sadach słowiki zawodziły, ciepło było i pachnąco. Używali se ludzie wywczasu na świeżym, chłodnym powietrzu, a raz po raz jakaś para trzymając się w pół wysuwała się z karczmy i w cienie szła. Zaś pod ścianą było już coraz głośniej, gadali wszyscy razem, że trudno się było połapać. A co jeno wieprzka wypuściłem, że jeszcze i ryja nie zdążył wsadzić w jak, a ta do mnie spyskę, no wypędzić ją ze wsi. Wypędzić, no baczę, co tak samo z jedną zrobili za moich młodych lat. No przed kościołem do krwi ukarali, krowami wywieźli za kopce. I był spokój. No. Żydzie całą kwaterkę krzepkiej. Odebrała mleko, mojej siwuli, no odebrała, no. Obrać nowego, to każdy tak samo poredzi, no. A wyrwać złe, póki większego korzenia nie zapuść. Pleć zboże, Boże, póki chwasty nie zagłuszą. przepicie, no, do mnie coś si gwaju rzek. Byka bierz za rogi i nie popuszczaj, ja, że się zwali. Dwa morgi, a jedna trzy morgi. Trzy morgi, a jedna cztery morgi. Pi, bracie, pi. To i rodzone nie zrobiły poczciwie pi. Rwały się z mroków postrzępione rozmowy, że ani rozeznał, kto mówił do kogo, tylko jeden grubachny głos Jambroża. Górował wyraźnie nad drugimi W różnych miejscach Przechodził bowiem cięgiem Od kupy do kupy to do karczmy zaglądał I wszędzie wygarniając po kusztyczku Pijany już był całkiem Sielnie się potaczał Chycił przy synkwasie któregoś za ożydle I jął go płaczliwie molestować Och, cię, Wojtek Twojej kobiecie tak dzwoniłem aż ja, mi kulasy popuchły no, postaw kiedy bracie, a postawisz całą półkwaterkę, przezwoni na wiśno odpoczywanie, drugą babecę, na raj młodą, jędrną. Hej, Żepa, postaw, bracie. Półkwaterkę, no, postaw. Młodzież hulała za wzięcie, że cała izba wypełniła się wrzaskiem, a wiewającymi i kapotami już piesneczki przyśpiewywali przed muzyką i tańcowali coraz zapamiętalej, że nawet starsze kobiety wytrząsały się piskliwie pokrzykując, a Jagustynka, przedarwszy się do środka, ujęła się w pół i bijąc nogami o podłogę wyśpiewywała chrypliwie – nie boję się wilka, choćby była kilka. Nie boję się chłopa, choćby była kopa.